miał już jedną szansę, ale nie trafił dobrze w piłkę. Teraz Kapsa, nie wiem czemu tam podnosił rągiewkę sędzia i gol! Bramkę strzela Radosław Sobolewski. No to jest to, o czym mówiłem o Radku, że oczekuję od niego jakiegoś wejścia, strzału z dystansu, ale oczekiwałem jakiejś bomby, do jakiej mnie przyzwyczaił, a tutaj rzekłbym, no super techniczne uderzenie w długi róg, nawet mierzone, bo ona tam idealnie się wtoczyła. No mecz zaczął się fantastyczny, druga połowa zaczęła się fantastyczne dla Wiślaków. No i popatrzmy, po takim wydawało się niewinnym faulu. Tutaj Kapsa wybija tę piłkę, Sobolewski jeszcze się z nią zabrał w pole karne, nie uderzał od razu i gdzieś w tym gąszczu ta piłka poleciała w długi róg. Ja tylko patrzyłem na sędziego liniowego, bo w pewnym momencie, kiedy ta piłka była wrzucona w pole karne, to widziałem, że Tomasz Liskiewicz ma zamiar unieść chorągiewkę. Zastanawiałem się czemu,